Witam, nazywam się Mariusz Doczmański. Dzisiejsza prezentacja będzie poświęcona dokładnie duplikacji programu partnerskiego, ale zwrócę uwagę też dzisiaj na niektóre zakładki, które mamy w back-office. Może nie będę ich otwierał w szczegółach, ale po prostu dzisiaj tak ogólnie omówię, co w poszczególnych zakładkach możemy znaleźć. Ominę zakładkę dla partnerów, ponieważ kiedyś już raz omawiałem na jednym z webinarów. Natomiast jeszcze za jakiś czas poświęcę też również tej zakładce, ale tak dokładnie uwagę, żebyśmy wiedzieli, jakie mamy narzędzia w programie partnerskim. Także tak jak powiedziałem, jeszcze raz, nazywam się Mariusz Doczmański. Usługami ogólnie finansowymi zajmuję się od ponad 20 lat. Usługami online od kilku dobrych lat. Natomiast w firmie Skyward Community jestem partnerem od 6 lat, w marcu minęło 6 lat, właściwie w kolejnym marcu, już niedługo, za parę miesięcy, będzie to 7 lat, jak współpracuję z firmą. Na własne oczy widziałem od samego początku, jak firma się rozwija, jak z niczego powstaje naprawdę coś niezwykłego i pięknego, zarówno w Mińsku, koło Mińska, Ekotechnopark, jak i to, co teraz się dzieje w Emiratach Arabskich, dokładnie w Szarży, tam, gdzie wykonywane są bardzo ważne prace mające związek z, również z komercyjnymi projektami, których studio wykonalności rozpoczęto. Mieliśmy okazję też jeszcze przed pandemią w 2019 ukończyć takie fajne szkolenie z firmą, 3D coaching dla ambasadorów. To było roczne szkolenie poświęcone właśnie typowo coachingowi, dużo informacji o firmie, ale też ciekawa wiedza, techniki sprzedaży, psychologia i nie tylko. Więc ja oczywiście zachęcam wszystkich partnerów do tego, żeby również skorzystać kiedyś z takiego szkolenia, gdyby firma jeszcze je powtarzała. Natomiast jeśli się wczytamy w newsy, które firma od czasu do czasu tutaj nam wysyła, to jednym z newsów była informacja, że można taki wniosek złożyć na ambasadora, na takiego przedstawiciela firmy i po rozpatrzeniu jak gdyby naszej kandydatury może on wziąć, może być wzięty pod uwagę jako naszej osoby, jako reprezentanta, takiego bliższego reprezentanta firmy. Więc warto być tutaj uważnym, zwracać uwagę na wszystkie newsy, które przychodzą, wczytywać się w zakładki, bo sam osobiście tutaj chyba jeszcze raz będę jeden z wniosków wysyłał do firmy odnośnie właśnie tej całej części szkoleniowej, którą firma rozwija. Zanim przejdziemy do takiego szczegółu, jeśli chodzi o program partnerski. Tutaj jeszcze zdjęcia historyczne, zdjęcia właśnie z początków budowy w Szarży. Jak oglądam aktualne filmy i zdjęcia, jestem naprawdę pod wrażeniem, co wykonano na kawałku tej pustyni wzdłuż miasta Szarży, ciągnącego się właściwie od Dubaju właśnie w stronę tego miasta Szarży. Pojawia się zieleń i infrastruktura, która coraz bardziej jest widoczna na ileś tam kilometrów dla ludzi, którzy przejeżdżają tamtędy. A zapewniam, biorąc pod uwagę, że jest to połączenie Dubaju z Szarżą, nasz ekotechnopark nie może być niezauważalny. Dlatego też coraz więcej pojawia się tam z całego świata różnych delegacji zainteresowanych bardzo poważnymi współpracami w różnych dziedzinach z naszą firmą i często takie spotkania luźne później zawiązują się w bardzo poważne współprace. Jeśli nie dotyczy to komercyjnych jakichś projektów, to na pewno o współpracę w jakiejś dziedzinie, w której dane przedsiębiorstwo, firma może z naszą firmą, z naszą korporacją, holdingiem współpracować. Plan marketingowy dla partnerów Skyward Community.
jest bardzo prosty. Zaczynając tak naprawdę od tej zakładki, którą mamy w momencie, kiedy się zarejestrujemy do firmy, zakładka dla partnerów, otrzymujemy komplet, naprawdę komplet bardzo ciekawych narzędzi do pracy. Są to różnego rodzaju linki polecające, piękne strony reprezentujące całą technologię Skyward Community. Również mamy tak zwane strony docelowe, też one może są w samej konstrukcji troszeczkę prostsze, ale też nikt z nas naprawdę by się nie powstydził to, jak zrobione, wykonane są te strony internetowe. No i jak patrzymy w tą zakładkę dla partnerów, mamy różne narzędzia, które możemy naprawdę wykorzystywać w rozmowach z naszymi potencjalnymi partnerami, osobami, którymi chcemy podzielić się, pochwalić się informacjami właśnie o takiej technologii nadziemnej kolei stronowej. Statusy partnera, jeśli chodzi tutaj o program partnerski, on składa się właściwie z 7 tych poziomów. Jest to partner, konsultant, lider. Te trzy pierwsze poziomy nie wymagają żadnej kwalifikacji osób trzecich, natomiast master, expert, top expert i sky expert wymagają już kwalifikacji osób trzecich, czyli wymagana jest jak gdyby struktura, budowana organizacja osób, które zapraszamy, i te osoby muszą też osiągać konkretne określone statusy, najczęściej właśnie, żebyśmy uzyskali status mastera, eksperta, top eksperta i dalej. Musimy mieć określoną liczbę partnerów o jeden stopień niższym statusie. Zresztą to za chwilę wyjaśnię na kolejnych zdjęciach. Zakładka partner to tak naprawdę jest początek, kiedy się zarejestrujemy, zweryfikujemy swoje konto, zatwierdzimy program partnerski, czyli regulamin składający się z 8 stron. Jest to bardzo, bardzo ważne. O tym należy pamiętać i przekazywać swoim partnerom. Daje nam firma możliwość na dzień dobry zarabiać 15% z pierwszego poziomu, ale w ogóle w momencie, kiedy zaczynamy, mamy do dyspozycji 4 poziomy. Status konsultant jest to też naprawdę początkowy status. Jak widzimy, konsultantem, żeby zostać, trzeba samemu osobiście w tym wypadku już zainwestować minimum $100 i zaprosić 2 osoby, które zrobią to samo. W momencie, kiedy mamy 2 osoby, które zainwestują minimum też po $100, łączna inwestycja z naszą $300, jest to status po prostu konsultant. Lider też nie wymaga kwalifikacji osób trzecich, po prostu nieco większa musi być inwestycja zarówno nasza, jak i tych osób, które wcześniej zapraszamy. Pierwszy poziom, łączna inwestycja historycznie liczona, ona musi mieć minimum $2000. My osobiście musimy zainwestować do tego czasu $200 minimum i zaprosić 3 osoby, które zrobią to samo. Jeśli ten warunek spełniamy, to uzyskujemy status lidera. Kolejny status to jest status mastera. Jest to pierwszy status, który wymaga kwalifikacji. I z jednej strony wydawałoby się, że jest łatwo do uzyskania, ale oczywiście tutaj trzeba już mieć tą kwalifikację, czyli trzeba mieć pod sobą bezpośrednio minimum 3 liderów, którzy taki status uzyskali w naszej strukturze, ale bezpośrednio zasponsorowanych, zaproszonych z naszego linka. Oprócz tego, że mamy takich 3 liderów, to jest warunek do uzyskania statusu mastera, to oprócz tego musimy spełnić jeszcze 2 warunki. Osobiście do tego czasu musimy zainwestować minimum $1000 i mieć 3 partnerów o statusie, tak jak powiedziałem, liderów, który każdy z nich minimum $200, ale tu jest ta różnica. Pierwszy poziom musimy mieć przypis łącznie z naszym minimum $5000. Jeśli te 3 warunki spełniamy, czyli 3 liderów, 5000, łączna suma inwestycji i my $1000, wtedy uzyskujemy status mastera.
zauważamy, że przy każdym statusie, począwszy tam od pierwszego, później konsultant, partner, konsultant, lider, master i tak dalej, zwiększa nam się głębokość w strukturze, gdzie sięgamy po odpowiednie bonusy, czyli w postaci prowizji. Widzimy tutaj, że w wypadku mastera to już jest 9 poziomów. I to jest naprawdę imponujące, jeśli chodzi o współpracę z firmą Skyward Community. Natomiast w momencie, kiedy awansujemy na eksperta, to zobaczmy, jaka, powiedzmy, jaka przestrzeń się robi w wypadku programu partnerskiego. Ekspert sięga już nie do 9, ale do 20 poziomów. I to jest naprawdę duża różnica. Awansujemy tak naprawdę w tym momencie z 9 do 20 poziomu. Jeśli jakiejkolwiek prowizji nie otrzymywaliśmy z tych poziomów, ponieważ tam, załóżmy, pojawiały się już osoby na 10, 11, 12 i tak dalej poziomie, to w tym wypadku możemy naprawdę fajne bonusy dostawać nagle, bo do tej pory nie sięgaliśmy i te prowizje nas mijały. Natomiast jeśli mamy osobę już na 10 i tak dalej, w głębszych poziomach, to w tym momencie otrzymujemy z dnia na dzień po uzyskaniu tego statusu eksperta wynagrodzenie w postaci właśnie bonusów do 20 poziomu. Warunek, żeby uzyskać ten status, to trzeba mieć oczywiście 3 masterów. I to jest najtrudniejsze, ponieważ tutaj już musimy mieć ludzi, którzy są naprawdę w pełni świadomi tego, że budowanie struktur, organizacji, osób, które dalej będą powielać ten system, przynosi naprawdę korzyści finansowe. W tym wypadku, jak widzimy, jest pewna różnica, ponieważ firma dopuszcza, aby uzyskać status eksperta, 3 master może być na dowolnym poziomie, 2., 3., 4, czyli nie musi być to bezpośredni zaproszony partner, ale warunek jest taki, że musi być w niezależnej nodze, czyli w innej niż tych 2 masterów, których widzimy tutaj na zdjęciu, który daje nam po prostu kwalifikacje. Bo daje nam kwalifikację ten, daje nam kwalifikację ten i oczywiście w niezależnej nodze, w której nie ma na pierwszym poziomie mastera, daje nam kwalifikację ten 3. I to jest bardzo fajne. Powiedzmy, z jednej strony może wydawałoby się uproszczone, ale no, trzeba konkretnie popracować, ponieważ wiemy, że często szukamy ludzi, którzy chcieliby zainwestować w tą technologię. To są głównie inwestorzy. Natomiast wśród tych inwestorów niekoniecznie znajdujemy osoby, które chcą budować system partnerski. To są dwie te różnice. Ja osobiście na przykład mam bardzo dużo fajnych partnerów, inwestorów, ale niekoniecznie takich, którzy chcą mocno budować strukturę albo w ogóle nie chcą budować. Po prostu zainwestowali pewne środki, od czasu do czasu jeszcze dokupywali jakieś pakiety udziałów stopniowo, ale niekoniecznie chcą dalej budować, zapraszać jakichś innych osób. Po prostu taka akurat jest grupa w mojej strukturze. Tutaj warunek, może podkreślmy to, co najważniejsze, to osobista inwestycja musi być 5000, 10 tysięcy łączna suma inwestycji naszą z partnerami z pierwszego poziomu i tych 3 masterów. I wtedy uzyskujemy status eksperta. Zobaczmy dalej. Mamy jeszcze 2 przedostatnie poziomy, to jest Top Expert i Sky Expert. W wypadku Top Experta warunek jest identyczny, musimy mieć o poziom niżej 3 ekspertów. Tu widzimy na zdjęciu, mamy przykład z pierwszego poziomu 2 ekspertów. Oczywiście, gdyby się tu pojawił ekspert, to on dał nam kwalifikację, ale jeśli w niezależnej nodze pojawi się również ekspert gdzieś głębiej, na 2., 3., 4. poziomie, to taki partner, taki ekspert również da nam kwalifikację do top eksperta. I to jest jeden z warunków. Pozostałe 2 warunki, to jak widzimy na zdjęciu, łączna suma inwestycji z pierwszego poziomu. Oczywiście jest to liczone historycznie. Musi to być minimum 30 tysięcy. No i my osobiście na tym poziomie musimy mieć
w udziałach zainwestowane 10 tysięcy dolarów. W momencie, kiedy spełniamy ten warunek, uzyskujemy status top eksperta. I teraz jeszcze dwie ważne bardzo sprawy. Zobaczmy nieco niżej. Tutaj jeśli chodzi o top eksperta, to sięgamy maksymalnej głębokości 24 poziomów. I to jest naprawdę coś. Ale dodatkowo top ekspert uzyskuje prawo do comiesięcznego bonusu w wysokości maksymalnie 1500 dolarów. Jeżeli nasz obrót miesięczny w strukturze w danym miesiącu kalendarzowym wyniesie 20 tysięcy dolarów, to uzyskujemy bonus 1500 dolarów z ostatnim dniem każdego miesiąca, jeśli taki przypis mamy. Jeśli on jest mniejszy w jakimś tam załóżmy miesiącu, zdarzyło się, że nie uzyskaliśmy 20 tysięcy, tylko 10 lub nieco więcej, to oczywiście też uzyskamy, jak widzimy, 800 dolarów. Ale ten warunek tutaj 1500 dolarów to jest naprawdę fajny zaszczyk dodatkowej godówki, niezależnie od tego, jakie bonusy uzyskaliśmy z 15 poziomów. Tu mamy status zatem tak zwanego top eksperta. I zobaczmy ostatni status w programie partnerskim Skyward Community. Mamy tutaj Sky Expert. I teraz tak, inwestycja osobista 20 tysięcy dolarów. Nasza grupa z pierwszego poziomu 90 tysięcy dolarów. No i w wypadku ostatniego statusu top Sky Experta musimy mieć czterech partnerów dających nam kwalifikacje, czyli czterech top ekspertów. System programu partnerskiego dopuszcza, że tych dwóch top ekspertów musi być, to jest warunek na pierwszym poziomie, ale pozostałych, tak jak tutaj widzimy na zdjęciu, pozostałych dwóch top ekspertów może być głębiej w strukturze, ale w niezależnych nogach. Tutaj to zdjęcie jak gdyby spełnia warunek uzyskania tej kwalifikacji na Sky Experta. I w tym wypadku, jeśli to 20 tysięcy mamy osobiście, 90 tysięcy w strukturze historycznie liczone, łącznie z naszym przypisem, czyli tak naprawdę 70 musi mieć przynajmniej struktura z pierwszego poziomu i my 20 w tym wypadku i czterech top ekspertów, uzyskujemy status najwyższy Sky Experta. Sky Expert w momencie, kiedy uzyska w danym momencie ten status, o tym jeszcze zresztą powiem, bo to będzie właśnie o tych nagrodach za chwilę. Natomiast tutaj Sky Expert ma prawo do uzyskania comiesięcznego bonusa w wysokości 2000 dolarów, czyli niecałe 10 tysięcy złotych. W momencie, kiedy mamy obrót w strukturze w danym miesiącu kalendarzowym 30 tysięcy dolarów. No i oczywiście również tak jak Top Expert, również Sky Expert zbiera wszystkie bonusy z 24 poziomów. To jeśli chodzi o program partnerski, teraz dosłownie króciutko o tych właśnie delikatnie mówiąc nagrodach. Jeszcze ten jeden slajd, który zwraca uwagę na ten dodatkowy bonus, bo on też jest taki dosyć istotny. Każdy z nas może uzyskać w ogóle zamiast 15%, które należą się każdemu od najniższego poziomu, może uzyskać w danym miesiącu kalendarzowym 18%. 15% uzyskujemy zawsze, ale 18% możliwe jest wtedy, kiedy w danym miesiącu kalendarzowym mamy różne raty płatności z pierwszego poziomu płacone przez naszych partnerów, z pierwszego poziomu podkreślam. Jeśli tych płatności na przykład jest aż 20 lub więcej, to wtedy z każdej takiej płatności uzyskamy nie 15, ale po prostu 18% z każdej. 18% bonusu. Podsumowanie jeszcze programu partnerskiego, bo to się niewiele zmieniło, jeśli chodzi o to, kiedy zmieniła się parę dni temu dyskonto,
czyli weszliśmy z 14,2 na 14,3 poziom budowy po prostu technologii, rozwoju technologii. I teraz tak, $50 to jest minimalna inwestycja nadal, tutaj się w tej kwestii nie zmieniło, czy każdy, kto chciałby zainwestować w tą technologię, może to zrobić już mając po prostu $50 w kieszeni. Taka jest możliwość. No i program partnerski zwraca uwagę na to, że możliwość jest wyciągnięcia z pierwszego poziomu 18%, 24 poziomy w głąb struktury i nieograniczona liczba osób, które możemy zaprosić. $30 to jest minimalna kwota wypłaty na dowolne konto wybrane przez nas. Tutaj zatem przejdziemy też jeszcze krótko podsumowaniu do nagród. Ekspert, przepraszam, mistrz w tym wypadku otrzymuje długopis. Jest to skromny jakiś tam upominek, powiedzmy bardzo, bardzo symboliczny. Natomiast ekspert, top ekspert, sky ekspert dostają po prostu bonus już w postaci gotówki. Czyli ekspert dostaje, jak widzimy na zdjęciu, $500. Również jeśli chodzi o top eksperta, otrzymuje $1500. No i jeśli chodzi o sky eksperta, otrzymuje $2000 jednorazowo. I doszliśmy do tej ważnej części tak naprawdę programu partnerskiego, ponieważ każdy z nas już stał się częścią tego projektu, jeśli kupił chociaż najniższy pakiet w wysokości $50. Możemy stać się częścią projektu, który zmieni świat transportu, jestem o tym przekonany. Jest to transport, który w najbliższych latach bardzo mocno zdominuje różnego rodzaju transport, zarówno ten miejski, ten szybki, przemieszczanie się między kontynentami, czy też między krajami, ale również transport ten towarowy, który wymaga tak naprawdę dużych, bardzo dużych zmian ze względu na ogólnie zmiany geopolityczne na świecie i ilość towarów, które są transportowane dzisiaj, szybkość, którą my możemy zapewnić, i jakość, no jest na najwyższym po prostu poziomie. To, co jest najważniejsze, to naprawdę podkreślam, to to, że nasz transport, nasza technologia została wyceniona przez niezależnych ekspertów na $400 miliardów. Dlatego też taka ilość udziałów pojawiła się we firmie. I oczywiście część firma dystrybuuje tą jak gdyby drogą, którą my mamy możliwość nabywania w postaci udziałów, pakietów i różnych bonusów w postaci udziałów. To jest jedna rzecz, sprawa. Druga tak naprawdę część jakaś będzie zatrzymana pewnie na zawsze we firmie jako pewien pakiet, ale część z tych udziałów, pamiętajmy, zostanie wprowadzona do wolnego obrotu na giełdach, kiedy firma wprowadzi udziały na światowy rynek, bo musi mieć pewną pulę udziałów. Załóżmy, nie ma znaczenia w tym momencie, czy to będzie miliard, dwa, 10 czy 50 miliardów. Musi mieć pewną pulę udziałów, którą wprowadzi na rynek zewnętrzny. I co ciekawe, ze sprzedaży tych udziałów już konkretnie po innej cenie, nie takiej, jakiej my kupujemy, bo mamy po tam parę centów, więc ta cena dzisiaj naprawdę jest bardzo, bardzo śmieszna. W momencie, kiedy firma wprowadzi udziały do wolnego obrotu, to będzie to od dolara wzwyż. Dlaczego od dolara? Dlatego, że mamy ten zapis minimalnej kwoty gwarantowanej w umowach, dolar. Natomiast ja przypuszczam, że w momencie, kiedy firma wprowadzi do wolnego obrotu, i to jest moje osobiste zdanie, te udziały będą warte 10, być może więcej, być może dużo więcej właśnie dolarów za sztukę, za jeden udział. Stanie się to wtedy, kiedy firma będzie przygotowana w właściwy sposób, kiedy zacznie się odpowiednia kapitalizacja spółki. Oczywiście to się w tym momencie już w ostatnich miesiącach zaczyna dziać, natomiast tak naprawdę wiemy, że firma jest w bardzo ważnym momencie, ponieważ z firmy tak zwanego startupu przeszła w etap komercyjny i pierwsze
projekty komercyjne poważnych inwestorów, poważnych klientów są wdrażane. Kolejne są przygotowywane. Wiemy, że firma przynajmniej do końca przyszłego roku chce mieć takich już, powiedzmy, na pełną miarę z zielonym światłem przynajmniej 10 komercyjnych projektów. Oczywiście mogłoby być ich mniej czy więcej, nie ma to znaczenia. Firma mierzy tak naprawdę na swoje możliwości rozwoju. Ten rozwój następuje bardzo szybko, ale pracy jest jeszcze więcej. Więc wykona to na pewno w dobrym stylu, w dobrej jakości. I to pewnie duży będzie miało wpływ właśnie na decyzję, czy to za rok, czy za dwa, czy za trzy lata, wprowadzić udziały do wolnego obrotu. Będzie miało to na pewno związek z kapitalizacją, z budową lub wybudowaniem już pierwszych projektów komercyjnych. Natomiast my jesteśmy w projekcie, który wyceniono, tak jeszcze raz powiem, wyceniono na 400 miliardów, zanim cokolwiek powstało. Podajcie mi jakąkolwiek firmę, którą wyceniono na taką kwotę przed jakimkolwiek rozwojem, jakąkolwiek pracą, rozpoczęciem pracy. Tu przejdziemy teraz do ważnej części, ponieważ w ostatnim czasie się dużo zmieniło. Troszeczkę omówię po prostu back office, ponieważ zakładkę dla partnerów zostawię na kiedy indziej, natomiast w momencie, kiedy klikamy sobie w zakładkę moje inwestycje, mamy takie zakładki jak moje certyfikaty, moje kupony, zainwestuj, moje raty. No i tam jeszcze jest jedna zakładka, o której dzisiaj może w szczegółach nie będę omawiał. Natomiast moje certyfikaty, kiedy wejdziemy w tą zakładkę, to po prostu tam mamy nasze dokumenty zakupu udziałów. One się tam pojawią wtedy, kiedy my oczywiście spłacimy dany pakiet udziałów. Jest certyfikat, jest umowa. Umowa pojawia się w zakładce dokumenty, ponieważ jak za chwileczkę będzie w jednym z slajdów wejdziemy w tą zakładkę, to tam rozwinie się dokumenty firmy, dokumenty moje. W tych zakładce moje dokumenty po prostu pojawi się umowa. Umowa między nami a firmą i na tej umowie konkretnie są sprecyzowane warunki, na jakich warunkach my kupiliśmy udziały i co możemy uzyskać w zamian. O tym oczywiście nieco więcej dalej w prezentacji. Wracając do tej zakładki certyfikaty, kiedy klikniemy tutaj, pojawi się coś takiego jak na tej stronie, czyli będą poszczególne certyfikaty, będą różne certyfikaty, tu jest jakiś przykład u mnie 200 tysięcy, też jakieś tam kwoty, chyba też 200. Tych certyfikatów umów mam dość sporo, ponieważ je dokupowałem systematycznie przez kilka lat. Natomiast to jest akurat nie najważniejsze. W tej zakładce ogólnie certyfikaty mamy swoje dokumenty, mamy umowy, tak jak tutaj widzimy, którą podpisaliśmy w formie elektronicznej. Możemy te certyfikaty zamówić po odpowiedniej wpłacie na adres domowy, chociaż nie jest to konieczne. Ja na początku bawiłem się w to, wydawałem jakieś tam pieniądze, natomiast po prostu mam umowy, dokumenty. I poza tym tutaj jest taka zakładka bardzo ważna, to też wytłumaczcie swoim partnerom. Możemy tutaj kliknąć i otrzymamy wyciąg z rejestru spółki, czyli wpis z rejestru spółki, czyli inaczej mówiąc wyciąg z naszych udziałów w spółce. Jesteśmy jak gdyby wpisani do rejestru spółki, nasze udziały imiennie, liczby, numery konkretne udziałów. No i to jest taka gwarancja, że my jesteśmy jak gdyby współwłaścicielami całego dobra, które powstaje na naszych oczach przez ostatnie kilka lat. To jest ta zakładka właśnie certyfikaty. Jeśli wejdziemy w zakładkę kolejną, czyli zakładkę
moje kupony, to pojawią się wszelkie kupony rabatowe, które firma nam daje. Powiem tak, niektórzy patrzą bardzo z wielkim zdziwieniem na te kupony, natomiast naprawdę powiem szczerze, jest to prezent, być może którego dzisiaj nie rozumiemy, a zrozumiemy za mniej więcej rok, dwa lata, kiedy udziały już będą o niebo droższe i będziemy się wtedy zastanawiać, dlaczego nie kupiliśmy więcej, a mieliśmy możliwość kupić dany pakiet po naprawdę śmiesznej cenie, bo nawet jeśli dostajemy dyskont o 30, to z takim kuponem dostajemy dyskont o 60, czyli tak naprawdę 200% udziałów w cenie, która jest standardowa. Ja osobiście, jak widzicie tu, drodzy Państwo, na ten moment jeszcze z jednym dniem mam udział w tych kuponów 5 sztuk, które mogę w każdej chwili podarować dowolnemu partnerowi z całej mojej struktury. Gdyby ktoś chciał sprawdzić, ktoś był zainteresowany takim kuponem, a sam osobiście takiego kuponu jeszcze nie ma, to taki kupon mogę dowolnej osobie podarować w mojej strukturze. Jeśli ktoś chciałby sprawdzić, czy jest u mnie w strukturze na którymś tam poziomie, pierwszym, drugim, czwartym, piątym, dziesiątym, to wystarczyłby wtedy prywatnie podać mi adres mailowy, który macie zarejestrowany w firmie Skyward Community. Po wpisaniu tego maila ja będę widział, czy dana osoba jest w mojej strukturze i czy taki kupon mogę komuś przesłać. On uprawnia do zakupu, tak jak powiedziałem, dowolnego pakietu, od tego najniższego do tego najwyższego, z możliwością otrzymania udziałów 100% większej liczbie niż to jest w ofercie standardowej. Jeśli mamy takie kupony, naprawdę wykorzystajmy je, nawet przy najniższej cenie, czyli tam zakupię za minimalną kwotę, nawet na raty. Minimalną kwotę na raty. Dlaczego? Dlatego, że wykorzystując któryś z kuponów, otrzymamy kolejne kupony, które możemy podarować naszym partnerom, których będziemy chcieli zaprosić. Dowolny partner, który się zarejestruje, może naprawdę dostać od nas wyjątkowy prezent w wysokości 200% wartości udziałów na dzień dobry. Czyli zapłaci cenę, a dostanie dwa razy więcej udziałów. To nie jest normalne, ale firma, biorąc pod uwagę ten konkurs, który trwa jeszcze w tej chwili, on rozstrzygnie się już wkrótce i ci najlepsi będą mogli jechać, oczywiście dostać, tam jest możliwość dostania milionów udziałów, dostanie jeszcze innych nagród, ale też między innymi wycieczkę do Emiratów Arabskich, łącznie z wycieczką do Szarży, całego Centrum Innowacji, być może spotkanie się z panem Anatolim Mimnickim, to jest naprawdę warte podziałania i firma właśnie te kupony daje w tym celu, ponieważ ten konkurs wkrótce zostanie rozstrzygnięty, a te kupony mają nam ułatwić duplikację, zapraszanie nowych osób. Bo pamiętajmy, jeszcze raz podkreślę, jeśli ktoś za określoną cenę dzisiaj ma w standardowej cenie 30 dyskonto i kupuje na przykład ma, nie wiem, 30 tysięcy udziałów, to my mu dajemy kupon, że za tą samą cenę dostanie nie 30 tysięcy udziałów, ale 60 tysięcy udziałów. Czy będzie nam naprawdę dziękował? Myślę, że tak, że ktoś normalny po prostu będzie wdzięczny za to, że taki kupon otrzymał w ofercie 200%. Pamiętajmy, że to dyskonto będzie się zmniejszać w końcu aż 1:1. Do tego czasu doczekamy. Dziś nam się wydaje, że to dyskonto, niektórzy mówią, że to jest rozdawnictwo, ale ja tak nie uważam, bo wielu z nas tutaj, być może nie wiem, czy tu obecnych dzisiaj, ale pamięta jeszcze dyskonto 600, 800, a dzisiaj mamy 30, 60, czyli dziesięciokrotnie, 10 razy, czyli 1000% niższe dyskonto jest niż to, które dzisiaj mamy. O tyle poszły udziały w górę, czyli czy nasze udziały rosną, czy ich wartość rośnie? Tak, rośnie. Od momentu, kiedy ja podjąłem współpracę z firmą, moje udziały wzrosły minimum ileś tam 100%. Natomiast czekam do tego momentu, kiedy to będzie 1:1 lub razy 10-20. Tutaj mamy kolejną zakładkę oprócz kuponów zainwestuj. Czyli tutaj znajdziemy po prostu
standardowe pakiety, które są dostępne po zmianie dyskonta. I podam troszeczkę przykładów. Tutaj między innymi mamy tą znany, fajny pakiet InnoTrans, który daje nam możliwość jak gdyby przy zakupie w krótkim czasie trzech pakietów po 1000 za każdym razem zwiększenie dyskonta. I to jest naprawdę dosyć wysokie dyskonto, bo jak widzimy, że pierwszy zaczyna się od 27 dyskonta, to kolejny już jest 31, a ostatni 41 dyskonto. Więc to są naprawdę dobre warunki. Pamiętajmy teraz, że jeśli ktoś od nas dostanie taki kupon 100% więcej, to kupując poszczególne pakiety dostanie 100% więcej udziałów w standardowej ofercie. 100%, 100%, 100%. Czy warto korzystać z tych kuponów w programie partnerskim w duplikacji, którą w tej chwili mamy i o którą teraz omawiamy? Jak najbardziej. To są narzędzia, które naprawdę firma daje nam do ręki i najlepiej wykorzystać je dla nowych ludzi, bo mamy możliwość dać komuś naprawdę fajny prezent. 100% więcej udziałów w porównaniu do standardowej oferty. Tu mamy te pakiety Maluszek i Student. One są często dedykowane dla rodziców i coś w rodzaju posagówki. Ja zachęcam wszystkich rodziców, żeby pod kątem właśnie zakupu tych pakietów myśleli o swoich dzieciach. Później podam przykład, czy faktycznie lepiej jest komuś, na przykład ludzie często bardzo kupują, przynajmniej ja pracując w finansach i w ubezpieczeniach przez wiele lat, sprzedawałem posagówki. Czy to był dobry produkt, czy zły, wszystko zależy od podejścia, natomiast wiem, że polska mentalność jest taka, że często ktoś po roku, dwóch, trzech czy pięciu niestety gdzieś tam tracił zapał do opłacania składek miesięcznych na tą posagówkę, przestawał płacić i albo w dużej mierze niestety przepadła kwota, którą zapłacił, albo jeśli to był okres przed wykupem, tak zwanym ceną wykupu, czyli często to był okres roku, dwóch lat, jeśli to był krótszy okres, to po prostu nie odzyskiwał nic. I się pewnie być może poprzez różnego rodzaju firmy, tak zwane prawne, odzyskujące środki z tytułu właśnie polis i tak dalej, być może uda się takim firmom odzyskać te środki. Oczywiście za odpowiednią prowizją, wynagrodzeniem. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że tutaj kupując pakiet dowolny, 1, 2, 3, 4, 5, 6, zakupione udziały nigdy nie przepadną, a ich wartość będzie za parę lat o niebo wyższa. Tak naprawdę może się okazać, że taki pakiet, który kupiliśmy swojemu dziecku, wysokość na przykład 38 udziałów, gdyby to się na przykład okazało, że z 38 tysięcy udziałów dostanie 10 dolarów za każdy za parę lat, na przykład za 2, 3 lata, 4 lata. Ja nie mówię o posagówce, gdzie często jest po 18 na przykład latach, no bo za 18 lat to ja przypuszczam, że te udziały będą warte ileś 10 dolarów lub kilkaset dolarów, jeden udział. Ale mówimy tym w okresie kilku lat. 10 dolarów, 38 tysięcy razy 10. Ile to jest? 380 tysięcy razy 4-5. To tak naprawdę dajemy możliwość naszemu dziecku albo taki start, że może sobie kupić mieszkanie, kupić samochód i mieć jakiś tak naprawdę normalny początek w tym świecie zwariowanym, w którym dzisiaj żyjemy. Za naprawdę śmieszne uważam pieniądze, no bo inwestycja jest w wysokości niewielkiej w stosunku do tego, co może uzyskać. A możemy naprawdę dać dziecku piękny start w dorosłe życie. Wykorzystajmy to zarówno w stosunku do swoich rodzin, ale też osób, z którymi będziemy rozmawiać, osób, które mają dzieci, osób, które często otrzymują tak zwane 500+.
żeby rozmawiać i po prostu wyjaśniać im, jaką korzyść mogą uzyskać z tych udziałów dosłownie za kilka lat. Tutaj również mamy kolejne pakiety, to takie wyższe od 25 tysięcy do 150 tysięcy. Kolejne. Jeszcze kolejne. A tutaj tak naprawdę to jest ten przykład kupowania za gotówkę, gdzie, jak mówiłem, że najniższy pakiet to jest $50, więc mając $50 można kupić 700 na dzień dzisiejszy, no i plus pewien bonus, 750 udziałów. No chyba, że ktoś jakiegoś tam kuponu użyje. Powiem szczerze, że nie sprawdzałem teraz, czy każdy kupon pasuje w tej chwili, jest przyjęty do najniższej nawet kwoty. Trzeba byłoby to sprawdzić. Ale są to konkretne wartości. $50 to jest naprawdę jakieś 200-250 zł. 750 udziałów, gdyby licząc po $10, załóżmy za jakiś czas, to mamy 750 razy 10, $7,500 za 50. $7,500 za $50. Czy to jest dużo? Uważam, że całkiem niezłe pieniądze w stosunku do kwoty, którą być może nieraz zapomnimy. Jestem przekonany, że w życiu dużo więcej wydaliśmy na różnego rodzaju bzdury, a być może straciliśmy w nieudanych inwestycjach. Tutaj jeszcze również informacja, że trwa ten konkurs, natomiast bardziej zwracamy uwagę tutaj na tą zakładkę, już powiększę, zakładka dokumenty. I to jest właśnie ta zakładka, o której wspominałem. One są bardzo ważne. O firmie, tu znajdziemy bardzo dużo informacji o firmie i dokumentów firmowych i moje dokumenty. Tutaj w moich dokumentach znajdziemy między innymi umowę tak zwanej pożyczki konwertowej. Czyli to jest to, że to jest ta umowa, która jak gdyby gwarantuje nam pewne korzyści w zamian za udzielenie pożyczki, czyli przekazanie środków pieniężnych firmie Skyward Community i później one są wykorzystywane przez holding, przez cały ten holding, chociażby Unicki String Technology, budowa całej tej technologii. Tu mamy nasze umowy. Pamiętajmy, na takiej umowie na stronie 8 jest konkretnie powiedziane, jaki rodzaj udziałów otrzymujemy i ile one będą warte w momencie, kiedy firma wprowadzi udziały do wolnego obrotu. Minimum. Ile będą kosztować minimum. Więc to jest bardzo ważna zakładka, dokumenty. W momencie, kiedy przejdziemy do tej zakładki, ja sobie powiększę, zakładka bankowość, tutaj się przez chwilę zatrzymamy. Tu są bardzo ważne zakładki. Transakcje to oczywiście, to jest wszystko to, co się dzieje na naszym koncie w firmie Skyward Community. Wszystkie transakcje, wpływy prowizji, wypłaty, wpłaty, przelewy wewnętrzne i tak dalej. Cały ruch na naszym koncie. Zakładka doładuj konto to jest zakładka, w którą możemy zasilić nasze konto albo poprzez kartę bankową, albo przez jakiś portfel typu Perfect Money, albo dowolną kryptowalutą, która jest dostępna w naszym back office. Ja zachęcam, jeśli doładowujemy tu konto, to zachęcam tak zwany XRP, Ripple. Pewnie niektóre być może też są tutaj jak gdyby tanie, natomiast ogólnie z tego co pamiętam, to ogólnie XRP jest bardzo tani i szybki w przekazie. Tam chyba z tego co pamiętam, to za każdym razem jak zasilałem konto właśnie tą kryptowalutą, to chyba którąś dziesiątą część Ripple'a mi pobierało, a wiemy, że on jest w tej chwili bardzo, bardzo tani.
Więc naprawdę bardzo niskie opłaty prowizyjne w porównaniu na przykład z Ethereum czy z Bitcoinem. XRP, czyli często kupowałem nawet za USDT TRC20, czyli odpowiednik dolara tego tokena, kupowałem XRP i właśnie to XRP tutaj ładowałem. Doładowanie konta, na co trzeba zwracać uwagę? Drodzy Państwo, żeby nie mieć problemów i żeby środki bardzo szybko były zaksięgowane na naszym koncie, to pamiętajmy, że kwota, którą wypłacamy z giełdy na konto i na portfel zamówienia, które otrzymamy, jak będziemy robić doładowanie konkretną kryptowalutą, dostaniemy wszystkie dane, tak zwane tagi, czy ewentualnie numer portfela i tak dalej. Kwota musi być dokładna co do jednej tam po przecinku, której się cyfry po przecinku. Czyli jeśli zamówimy $15, jeśli zamówimy $1250, to nigdy nie róbmy czegoś takiego, że 1 cent więcej lub 1 cent mniej wyślemy na ten portfel, ponieważ te pieniądze gdzieś tam zawisną w powietrzu, one będą czekać, będziemy szukać je poprzez firmę, poprzez support. Jeśli giełda nasza pobiera środki z kwoty wysyłanej, to musimy tak celować, patrzeć, albo sobie na kalkulatorze dokładnie wyliczyć. Musimy tak wyliczyć, aby kwota, którą firma otrzyma fizycznie na swoje konto, była dokładną kwotą zamówienia. Jeśli to będzie kwota zamówienia $1000, to firma ani centa mniej, ani centa więcej nie może otrzymać. $1000 to ma być $1000. I wtedy w ciągu kilkunastu czy kilku minut te pieniążki będą zaksięgowane w naszym back office. Jeśli sobie pójdziemy na skróty i zamiast zamówienia, które było na kwotę $1000, zrobimy sobie $1001, no to w 100% możemy być pewni, że te pieniądze nam w powietrzu, w systemie zawisną, ponieważ system automatycznie ich nie przyporządkuje, tylko będzie musiał szukać ich pracownik firmy. Tak to działa. Czyli pamiętajmy, przy zasilaniu konta, co do centa musi kwota wpłynąć taka, jaka jest na zamówieniu do firmy. Przelew środków to mamy tam tak zwane wewnętrzne przelewy, czyli tak naprawdę między partnerami możemy sobie robić dowolne przelewy i to jest naprawdę fajne i wygodne. Swift faktury. Tutaj mamy tak naprawdę faktury, rachunki, wszelkie rozliczenia z przepływów między partnerami, ale te, które wypłacamy. Wniosek o wypłatę, no to tutaj wpierw musimy w ustawieniach oczywiście ustawić sobie konkretne portfele, konkretne adresy, na które będziemy chcieli pieniądze wypłacać w ustawieniach. A tutaj już mamy gotowca, wniosek o wypłatę. Wybieramy sobie jeden z portfeli, który mamy ustawiony, na przykład na USDT TRC20. Ja robiłem dzisiaj zlecenie. Dostałem już maila, że wniosek został pozytywnie przyjęty. No i najprawdopodobniej jutro, najpóźniej jutro te środki pojawią się u mnie na Binance na portfelu USDT TRC20. Tak to mniej więcej wygląda. No i to chyba te najważniejsze szczegóły. Tutaj akurat w szczegółach to są po prostu też właśnie te wszystkie zamówienia. Na przykład jak robiliśmy jakąś wypłatę, no to będzie historia, ile było opłaty, jaka kwota była zlecona. No to takie szczegóły, na które w sumie może niekoniecznie chcemy zwracać uwagę. Zobaczmy teraz jeszcze dalej, bo czas nam nieubłaganie biegnie. Ja tutaj zachęcam wszystkich partnerów, osoby nowe, osoby zainteresowane współpracą, do tego, żeby jak już macie konto, to żeby zaglądać tutaj do tej zakładki wydarzenia, szczególnie zaglądać najlepiej codziennie w aktualności i również wydarzenia, może ten, o, harmonogram webinarów, ponieważ tutaj mamy dokładnie harmonogram wszystkich webinarów, zarówno w Polsce, jak i w różnych krajach, w których te webinary się odbywają. Często jest tak, że mamy ludzi w różnych krajach, no i po prostu możemy na taki webinar kogoś zaprosić. Tam są konkretne, szczegółowe informacje. Podany jest czas, godzina, podany jest link do tego, żeby się
zalogować, możemy komuś wysłać na przykład do Stanów Zjednoczonych, albo nie wiem, do Anglii, albo w Czechach, Słowacji i odsłucha sobie ktoś prezentacji w języku swoim ojczystym. No, chyba, że to jest Polak pochodzenia, no to oczywiście zaprosimy go na prezentację, czy to moją, czy Janusza. Natomiast w innym wypadku, jeśli to są osoby obcojęzyczne, to warto korzystać z tych harmonogramów webinarów, zapraszać ich w swoim ojczystym języku, w tak zwanym języku serca. O wiele łatwiej będzie im zrozumieć cały ten potencjał, jaki mieści się w firmie. I zobaczmy jeszcze tą ostatnią zakładkę, bardzo krótko, już bez żadnych też szczegółów. Do tej zakładki warto zaglądać, ponieważ tak, z jednej strony no, weryfikacja to jest niezbędna, czyli tak naprawdę robimy ją zaraz na początku, jak się zarejestrujemy we firmie. Tu mamy wszystkie dane osobowe i też je przeglądamy od czasu do czasu. Gdyby się okazało, że nam dowód osobisty się zmienił, jakiś numer dowodu i tak dalej, to warto te dane aktualizować, ponieważ pamiętajmy, że te dane są również adresowe wykorzystywane do certyfikatów, do umowy, którą mamy w formie elektronicznej. Chcemy, żeby te wszystkie dane były aktualne. Więc jeśli nam się zmienia dowód osobisty, to zadbajmy o to, żeby do supportu wysłać aktualny dowód osobisty i firma, żeby to zaktualizowała. No i bezpieczeństwo to oczywiście zabezpieczenie naszych kont, zarówno tym Google Identifikator, jak i innymi rodzajami pinów i tak dalej. Ale tu też jest taka zakładka pytania i odpowiedzi. W tej trzeciej zakładce pytania i odpowiedzi naprawdę warto zajrzeć, ponieważ często zadajemy różnego rodzaju pytania, ale okazuje się, że właśnie firma już gotowe odpowiedzi na wiele, wiele pytań, nawet naszych partnerów, osób zainteresowanych firmą, po prostu podała, przygotowała gotowce. I teraz tutaj jeszcze krótko to, co otrzymujemy. Mówiłem o tej umowie, tej zakładce dokumenty, nasze dokumenty. Mamy oczywiście umowę, którą podpisaliśmy i na stronie ósmej jest ten zapis słynny, o którym ja często wspominam. Jest podana ilość udziałów na każdej umowie, jest podana klasa tych udziałów i podana jest wartość ceny nominalnej po tym, jak firma będzie wprowadzać udziały do wolnego obrotu. Mamy zagwarantowaną kwotę minimum 1 dolara. To jest minimum zagwarantowana kwota. Natomiast ja spodziewam się, że w momencie, kiedy firma będzie wprowadzać udziały do wolnego obrotu, ta kwota będzie już wyższa. To jest ta zakładka, którą już też widzieliśmy. W zakładce moje certyfikaty mamy coś takiego jak, to też ludziom mówmy, bo ludzie się pytają, co dostają w zamian. Otrzymaj wyciąg z rejestru na maila, wyciąg z rejestru spółki, czyli tak naprawdę mamy konkretny wypis z rejestru spółki, w których nasze udziały są zapisane w dokumentacji prawnej firmy. No i tutaj jest jeden fragment z takiego wyciągu podany. No i teraz podsumowanie, tak naprawdę na koniec. Nasz inwestor, czyli to my, jesteśmy współwłaścicielem innowacyjnej technologii transportu strunowego i tak naprawdę w momencie, kiedy z kimś rozmawiamy, to zobaczcie, tych możliwości jak gdyby sprzedażowych mamy naprawdę bardzo wiele. Z jednej strony możemy te pakiety proponować rodzicom jako świetna naprawdę forma inwestycji i ludziom naprawdę dajmy do zrozumienia, że jeśli zainwestują dzisiaj kwotę i na przykład takiemu dziecku kupią taki jeden pakiet, który tam miał 30 parę, chyba 38 tysięcy udziałów, to za dosłownie kilka lat, nie chcę mówić, być może 2-3 lata, 4 w momencie, kiedy firma wprowadzi udziały do wolnego obrotu, te udziały mogą być warte 300, 400 lub więcej tysięcy. Tak to może wyglądać. Więc naprawdę uświadamiajmy ludzi, że za niewielkie pieniądze w tej technologii ten przeskok z dyskonta, który jest obecnie do tego 1,1 i później wyżej,
będzie naprawdę bardzo wielkie. I zapewniam wszystkich, że naprawdę wiele osób zaboli, kiedy te udziały pojawią się na rynku w obrocie wolnym i będą kosztować kilkanaście lub więcej dolarów za sztukę. Więc możemy już dzisiaj sobie mnożyć, jaki kapitał tak naprawdę początkowy możemy mieć. Tutaj podany jest ten przykład, który już tak naprawdę od jakiegoś czasu rzucam, ponieważ jest tu podany przykład inflacji i trzymania pieniędzy w banku i przykład tego, jeśli kupimy pakiet dowolny, na przykład z dyskontem 1 do 40, przepraszam, pakiet 40 tysięcy udziałów za 1000 dolarów. Przy obecnej inflacji ten rok średnio 15%, chociaż już wiemy, że dosięga 18-19, ale z 15% przyszły rok, jak przypuszczam, że to będzie minimum 20 lub pewnie bliski jestem nawet, że to może być 25, chociaż mam nadzieję, że aż do to nie dojdzie, to gdybyśmy wzięli średnią 15-20, 35% straty w ciągu 2 lat, czyli z 1000 zostaje nam 600 coś, załóżmy, dolarów. Natomiast gdyby się okazało, że za 2 lata firma wprowadzi udziały do obrotu giełdowego, to nasze udziały będą warte minimum 40 tysięcy dolarów. Minimum 40 tysięcy dolarów, to co jest zagwarantowane. A w banku trzymając 2 lata 600 coś dolarów pozostanie nam w rzeczywistej wartości. Jest to naprawdę świetny, uważam, świetny argument sprzedażowy, jeśli chodzi o rozmowę z kimś na temat tego, gdzie dzisiaj lokować pieniądze, gdzie dzisiaj trzymać pieniądze. A ludzie naprawdę zastanawiają się, gdzie trzymać pieniądze. Co kupić, czy nieruchomość, czy ziemię, czy jeszcze inne rzeczy. Pamiętajmy o tym, wykorzystajmy. Teraz na koniec tutaj, ten news jest naprawdę już z jakiegoś czasu, ale ja naprawdę na niego zwracam uwagę, bo dla mnie to był majstersztyk. Unibike został zaprezentowany na targach InnoTrans właśnie przez firmę RTA, czyli firma, która tak naprawdę zarządza, odpowiedzialna jest za rządowe środki Dubaju i nie tylko. Swoim znakiem nas reprezentowała. Nasz Unibike bezpośrednio zaprezentowany właśnie na targach w Berlinie w tym roku, czyli nie przez naszą firmę, tylko przez firmę RTA, a to jest naprawdę ogromna różnica. Co ciekawe, wiemy dobrze, że bierzemy udział w przetargu. Z 30 firm zostało tylko 5, wśród nich jesteśmy my. Tutaj kiedyś Dawid zadał pytanie, ja specjalnie zostawiłem to pytanie, kiedy RTA ogłosi decyzję odnośnie transportu w Dubaju, tego przetargu w Dubaju. Oczywiście ja przypuszczam, że to będzie wtedy, kiedy zrobimy testy na liniach 2,4 km, zarówno test transportu miejskiego, bo tu głównie o ten chodzi, ale też test, który za chwilę będzie na przełomie roku, ten dotyczący kontenerów transportu towarowego. Natomiast musi być ten test klepnięty, pamiętajcie, ja myślałem, że to będzie już gdzieś tam początek jesieni, ale ze względu na pandemię są te opóźnienia i opóźnienia są na całym świecie w wielu firmach i w wielu firmach do dzisiaj na przykład nie mają części do składania różnego rodzaju sprzętu, ponieważ Chiny, inne fabryki po prostu albo nadal pracują na pół gwizdka, albo wcale. A w miejscowości, gdzie się rozpoczęła pandemia, jak czytamy trochę w mediach, znów zamknęli całe miasto, 900 tysięcy ludzi, pełen lockdown. I tak to mniej więcej wygląda właśnie w Chinach i w tych wschodnich rejonach świata. My fajnie zaczęliśmy pracę, firma ma materiały, wszystko to kończy, wiemy, że te prace się odbywają, zresztą tutaj ten news, który mam kolejny, on pokazuje, że te prace na tym odcinku 2,4, one się naprawdę odbywają szybko. Z tego co wiem, firma pracuje dzień i noc, żeby to ukończyć jak najszybciej. W momencie, kiedy będzie klepnięty test szybkości 150 km na godzinę, testu tego transportu miejskiego, to my jako firma w 100% jesteśmy gotowi i rozpocząć fizyczną budowę tych komercyjnych, które mamy już przygotowane i ta studia wykonalności też są robione
i już najprawdopodobniej do tej pory skończone. Natomiast trzyma nas ten test szybkości, bo on jest w dokumentacji zapisany i on musi być klepnięty. I ja myślę, że decyzja odnośnie tego przetargu będzie w jakiś tam sposób pokrywała się właśnie z wykonaniem tych testów i z naszym udziałem w tym przetargu i zielonym światłem na taką szybką możliwość rozpoczęcia fizycznej budowy. Jestem przekonany, głęboko wierzę, że ten przetarg, a przynajmniej bardzo chciałbym, żebyśmy wygrali. Dlaczego? Dlatego, że nie wyobrażam sobie lepszej reklamy. Tu już nie chodzi o to, załóżmy, że do firmy naszej i naszej kieszeni, bo tak naprawdę my udziałowcy, pamiętajmy, w tym będziemy mieć swój udział, wpłynie ileś tam miliardów, to uważam, że nie ma lepszej reklamy, jak powstanie 15-kilometrowego odcinku w centrum Dubaju z naszym transportem. Żadna telewizja, radio, prasa, delegacje i tak dalej nie zrobią takiej reklamy, jak właśnie nasz własny transport w centrum Dubaju. I dlatego też bardzo tego pragnę, aby ten przetarg był nasz. A ponieważ firma RTA, która jest odpowiedzialna za przetarg w Berlinie, nas swoimi znakami nas reklamowała, no to wydaje mi się, że w dużej mierze tak naprawdę władze Dubaju są przekonane, że nasz transport wpisuje się bardzo dobrze w ich klimat, w ich warunki i w ich potrzeby. I rozwiązania, które my jako firma posiadamy, pasują im idealnie. Więc no, tej wersji się trzymajmy, czekajmy na decyzję. Tutaj są pokazane na koniec właśnie te prace jeszcze związane z montażem tej linii. Sporo odcinek, bo 2,5 km to naprawdę robi już wrażenie wzdłuż miasta. No i ostatnie newsy, które jeszcze się pojawiły na naszej stronie. Dosłownie króciutko, między innymi było forum w Indonezji, czyli ten rejon świata również jest bardzo mocno zainteresowany rozwojem strunowym. I pojawiła się też nowa informacja, że pojawił się nowy ambasador, czyli taka pani, która reprezentuje bardzo mocno z ramienia jak gdyby firmy ten rejon świata, jakim jest Dominikana. To właściwie wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszą prezentację. Dziękuję Wam, drodzy, za to, że przybyliście na tą prezentację, że pomimo pewnie zmęczenia całego dnia znaleźliście ten czas, bardzo naprawdę to doceniam. Tym bardziej, że firma patrzy tak naprawdę, czy my korzystamy z tych webinarów, czy nie korzystamy, czy zapraszamy nowe osoby, czy staramy się tutaj coś rozwijać w tym kierunku. Ma to znaczenie naprawdę bardzo duże, jeśli chodzi o kolejne miesiące. No i tutaj to, co na końcu, warto wykorzystać tą szansę, bo dla niektórych to jest, czytałem taki ostatnio tekst na naszym Skype'ie, że jest to rozdawnictwo, natomiast ja uważam, że jest to naprawdę duża szansa. I ci, którzy tą szansę wykorzystają, to kiedyś będą sobie dziękować. Tego naprawdę jestem pewny, przekonany i też zachęcam Was, drodzy partnerzy, drodzy Państwo, do przemyśleń, komu ewentualnie można wręczyć dzisiaj, jutro, z kim porozmawiać, wręczyć taki kupon o wartości 100% więcej udziałów. Te prezenty, one się skończą, myślę, że wkrótce, pewnie w tym roku, z końcem tego konkursu, który skończy się dla niektórych wyjazdem do Dubaju. I pewnie przejdzie jak gdyby do historii. Będziemy mieć nową historię budowaną, szczególnie wtedy, kiedy na przełomie roku, właśnie teraz grudzień, styczeń, oddane zostaną te dwie trasy i na nich naprawdę się wydarzą ważne, będą miały miejsce tutaj wydarzenia związane z potężnym rozwojem w kolejnym roku. Naprawdę potężnym rozwojem w kolejnym roku. Ja myślę, że tutaj pan Anatolij Unicki pod koniec roku też on podsumuje, jak każdego roku, ten rok, co się wydarzyło dla naszej firmy i czego możemy się spodziewać. Ale pamiętam takie jedno zdanie, powiedział, że ten rok 2020,
2022 będzie jednym z najważniejszych lat, okresu dla naszej firmy. I tej wersji się naprawdę trzymajmy. Pozdrawiam, wszystkiego najlepszego. Do usłyszenia, do kolejnego tygodnia. Pozdrawiam.